czasu polskiego. Będziemy mieli panel z Jurkiem Ziębą, z Hubertem Czerniakiem, z Januszem Zagórskim. No i my porozmawiamy sobie tak ostro, oczywiście na tyle, na ile na YouTubie można porozmawiać. A tutaj widzę, pan Tytko się przygotowuje już. No. Mamy wszystko chyba przygotowane. Ja jestem gotowy, żeby wejść już od razu na wizję. Poczekajcie, mam telefon właśnie od ludzi tam stamtąd. Witek? Zajmowanie miejsc. Będzie tutaj właśnie wykład. I pan inżynier Krzysztof Tytko pokaże, jak możemy się uwłaszczyć na zasobach własnych, geologicznych, tak? Ogromna wiedza. Na tą okoliczność pozwoliłem sobie zainwestować, nasza fundacja zainwestowała w ten telewizor, no ale my będziemy tylko do takich celów go używać oczywiście. Panie doktorze Hubercie Czerniak, witamy bardzo serdecznie. Wyłączamy telewizor i włączamy myślenie. Dlatego pozwoliłem sobie na taką właśnie dygresję. Panie inżynierze, jechał pan do nas tutaj z Podkarpacia i jest pan na Podkarpaciu, także oddaję głos i zapraszam wszystkich do... Nie dla promowania organizacji, którą reprezentuję, ale reprezentuję Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych od kilku lat. Chciałem też jakby pokazać Państwu, jakie jest moje doświadczenie zawodowe. Jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej. Jestem po studiach Master of Business Administration w Szkole Głównej Handlowej. Mam ukończone kilka kursów za granicą, w tym w Japonii kurs menadżerski. Jestem szkolony przez profesorów amerykańskich, byłem szkolony przez profesorów amerykańskich odnośnie ciągłego doskonalenia. Jestem po studium podyplomowym w zakresie zarządzania nieruchomościami. Mówię o tym, proszę Państwa, dlatego, żeby uwiarygodnić to, co za chwilę chciałbym Państwu przedstawić. Proszę Państwa, Polska ma około 312 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jest to średniej wielkości kraj w Europie. Są wiele większe kraje, ale jeśli by popatrzeć tylko na te 312 kilometrów kwadratowych z punktu widzenia nieruchomości, to ta nieruchomość to jest działka numer jeden w całej Europie, a być może w całym świecie. Na pewno jesteśmy liderem w całym świecie, jeśli chodzi o tą działkę. Proszę Państwa, tak się złożyło, że Matka Natura obdarzyła nas szczególnym bogactwem. Tym bogactwem są zasoby naturalne, które drzemią pod ziemią. Te bogactwa były udokumentowane w okresie międzywojennym i w okresie trzeciej RP w PRL-u. Ja tylko skrócę, że wykonaliśmy wiele tysięcy otworów geologicznych, badawczych, po to, żeby stwierdzić, co my w tej polskiej ziemi mamy. A przez te ostatnie 30 lat okresu transformacji, ten cały proces poszukiwania zasobów się zakończył i dzisiaj z wielką pewnością mogę powiedzieć, że prawdopodobnie nie byłoby tej transformacji ustrojowej z roku 1989, gdzie zostaliśmy wyciągnięci z jurysdykcji jakby Związku Radzieckiego, dzisiaj Rosji, i zostaliśmy wciągnięci pod jurysdykcję Zachodu. Proszę Państwa, o tych naszych bogactwach wie stronnictwo izraelsko-żydowskie, izraelsko-amerykańskie. O tych naszych bogactwach doskonale wie stronnictwo niemiecko-rosyjskie, wie również
stronnictwo chińskie, tylko proszę, i wie o tym polski rząd, tylko nie wie o tym polski właściciel, a właścicielem tych bogactw jest polski naród, jest polski obywatel. To jest majątek Skarbu Państwa, a powołując się na artykuł 1 Konstytucji, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wszystkich obywateli w kraju i za granicą, więc to jest nasz majątek. Proszę Państwa, wiele instytucji robiło różne bilanse i mówiło, jakim bogatym krajem jest, są Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Chiny. Mówi się też, jakim bogatym jest Polska. I Bank Światowy i Swiss Bank, Bank Szwajcarski, wycenił mniej więcej nasz majątek, w ogóle produkcyjny, zasoby naturalne, cały majątek Polski wycenił na około 8 bilionów złotych. Proszę Państwa, nasz roczny PKB na dzień dzisiejszy wynosi 2,3 biliona. Proszę Państwa, a to, co my głosimy jako Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, powołując się, proszę Państwa, na bilans zasobów złóż kopalin w Polsce, to jest nie informacja, która pochodzi od Krzysztofa Tytko, to nie jest informacja, która pochodzi od Obywatelskiego Komitetu, tylko to jest Polski Instytut Badawczy, Polski Instytut Geologiczny, który rokrocznie przekazuje do wiadomości, jakimi zasobami my dysponujemy. Ja sobie pozwoliłem dokonać wyceny tych zasobów i proszę Państwa, też chcę powiedzieć, że wycena wartości złóż kopalin użytecznych, skorzystałem z najlepszej wiedzy, żeby przygotować arkusz kalkulacyjny i pokazać, jakim krajem my jesteśmy bogatym. Tezę, którą będę chciał udowodnić dzisiaj, to nie to, co wykazał Swiss Bank, to nie co wykazał Bank Światowy, ile my mamy, jakim jesteśmy bogatym krajem, gdzie oni mówią 8 bilionów. Ja chcę powiedzieć, że my mamy 500 bilionów. Taka, proszę Państwa, jest różnica w wycenie, bo rząd polski pod presją obcych stronnictw i korporacji międzynarodowych dąży do tego, ażeby informacja o naszych zasobach nie dotarła do właściciela, ażeby właściciel nie rościł sobie prawa do korzystania z tych zasobów. Przez te 30 lat, proszę Państwa, rządy w III RP, jakiekolwiek by to nie były, wszystkie po kolei rządy, nie ma ani jednej opcji politycznej, nie ma ani jednego prezydenta, nie ma ani jednego premiera w okresie tych 30 paru lat transformacji, który by dopilnował interesu Polaków, czyli żeby reprezentował interes tych, których ma reprezentować. Wszystkie rządy, wszyscy premierzy, ministrowie przez te 30 lat reprezentują tylko i wyłącznie interes korporacji międzynarodowych i instytucji i stronnictw międzynarodowych. Dlatego, bo oni wiedzą, że przejęcie kontroli nad naszymi zasobami naturalnymi to jest zapewnienie sobie dla własnych ludzi, dla elit politycznych i elit międzynarodowych wysoki standard życia kosztem narodu polskiego. Proszę Państwa, i jeśli byśmy przeszli do metodologii SWOT, czyli pokazali na czterech argumentach, czyli jakie są silne strony Polski, to powiem jednym zdaniem. Polska jest najbogatszym krajem w Unii Europejskiej per capita. Jesteśmy najbogatszym krajem pod względem uśpionego majątku, który jest pod ziemią i który nie jest wykorzystany i który w długim okresie czasu dążył się do tego, ażeby poprzez zmiany w prawie geologicznym i prawie górniczym doprowadzić do takich zapisów w tym prawie, które będą sprzyjały obcym kapitału w przejęcie nad tymi zasobami kontroli. Proszę Państwa, to jest silna strona Polski. Słaba strona Polski jest to, że jest brak świadomości wśród właścicieli, wśród obywateli. Nas jest 8 milionów w kraju i około 10 milionów obywateli polskich rozsianych po wszystkich stronach, kontynentach. To my, te około 50-48 milionów jesteśmy właścicielami tego. Skoro, proszę Państwa,
Myśmy próbowali wieloma sposobami. My mamy kontakty, proszę Państwa, z Akademią Górniczo-Hutniczą, z profesorami z Akademii Górniczo-Hutniczej. My mamy kontakty z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla. My mamy kontakty z Polską Akademią Nauk. My byliśmy w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie. My rozmawialiśmy z kilkoma senatorami, z kilkunastoma, z dziesiątkami posłami po to, ażeby przekazać im tę wiedzę, bo nawet najbieglejsi posłowie nie znają tego bogactwa, jakie my mamy tu pod ziemią. Proszę Państwa, z wielką nadzieją, gdy w zeszłym roku przy wszystkich próbach z wszystkimi ekipami rządzącymi, czy to SLD, czy to PSL, czy to PiS, czy to PO, wszystko było odbijanie się jak groch o ścianę. Wielką nadzieję łączyliśmy to, co się stało w 2019 roku, czyli jak Konfederacja ma tych kilkunastu posłów i tam żeśmy liczyli na to, że być może ta nowa opcja polityczna przejmie ten temat i będzie go nagłaśniać. Bo proszę Państwa, jakie ja mam możliwości, nie mając dostępu do środków masowego przekazu, jakie ja mam możliwości, żeby dotrzeć do całego społeczeństwa z tą wiedzą? Gdyby była taka możliwość, żebym mógł wystąpić, czy profesorowie, którzy też należą do Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, w telewizji publicznej po godzinie 20, gdzie jest duża oglądalność, to być może ten przekaz byłby większy. Ale gdyby się tak udało, że posłowie, czy to pan kandydat na prezydenta, pan Bosak, czy to pan Braun, czy to pan Winnicki, czy to pan Wilk poseł, gdyby oni przyjęli tą wiedzę i byłyby o wiele większe możliwości doprowadzenia do tego, ażeby utrzymać kontrolę Skarbu Państwa nad tymi zasobami. Nie będę tutaj wracał, ale ja też z wielką nadzieją odnosiłem się do posła Brauna. Spotkaliśmy się wielokrotnie razy w kuluarach. Pan poseł, czy to poseł Winnicki, czy to poseł Wilk, czy to poseł Krzysztof Bosak, bo z nimi osobiście rozmawiałem, wszyscy w kuluarach przyznają, tak, my jesteśmy bogatym krajem, ale to są tylko, proszę Państwa, kulturowe rozmowy. Gdyby przyszło wystąpić teraz w Sejmie i przekazać tą problematykę, to nikt tego tematu nie chce podjąć, czyli każdy z nich jest w jakiś sposób ubezwłasnowolniony, że nie wolno im o tym mówić. Proszę Państwa, myśmy powołali trzy zespoły parlamentarne. Jeden zespół parlamentarny pod kierownictwem pana Jacka Wilka w poprzedniej kadencji na temat kopalni Krupiński, bo walczyliśmy, to jest kopalnia Krupiński, proszę Państwa, to jest jedna z najbardziej perspektywicznych kopalń, która ma najbardziej cenne węgle, mogła wygenerować na dzień dzisiejszy już około miliard złotych zysku netto rocznie. Ona została zamknięta. Proszę Państwa, ten cały proces, co się dzieje w tej chwili w górnictwie, że zamyka się kopalnie, zamyka się najpierw te kopalnie, które mają najbogatsze złoża. A te kopalnie, które mają najbogatsze złoża, to specjalnie się prowadzi taką politykę operacyjną, żeby kopalniom tym odebrać przychody, żeby węgiel z tych kopalń nie był przedmiotem sprzedaży. Koszty są duże, no więc siłą rzeczy takie kopalnie prowadzą działalność ze stratą, no i mają wyniki ujemne i to jest jakby podstawa do ich zamknięcia. Ten zespół parlamentarny zrobił swoją rolę, bo było kilkanaście spotkań. Ten proces uświadamiania jakoś nastąpił. Później żeśmy utworzyli nie proces, tylko zespół z panem posłem Winnickim i z panem posłem Braunem. Zespół do aktywów narodowych. Tam się odbyło kilka spotkań. Tam przedstawialiśmy technologię, nowoczesne technologie, które umożliwiają nam wydobycia nierentownego, tylko wysokorentowne przedsięwzięcia. Pandemia jakby to zakłóciła. Następny zespół został powołany z posłem Jarosławem Sachajko. On trwa do dzisiaj. W tej chwili mamy dwa zespoły, już odbyły się
zdalnie w okresie pandemii, ale generalnie temat stara się być wyciszanym. I bo dlaczegośmy walczyli z senatorami, może nie walczyli, tylko dlaczegośmy się starali przekonać elity polityczne, bo liczyliśmy na to, że odpowiednie inicjatywy parlamentarne, klubów parlamentarnych mogłyby spowodować, że jakaś grupa, siła polityczna wystąpiłaby w Sejmie po to, żeby zabezpieczyć interes narodu polskiego i wprowadzić zmiany w konstytucji i zapisać tylko parę punktów. Zasoby naturalne, ziemia polska, wody polskie i lasy należą do narodu. Gdyby i każda sprzedaż, czy przekazanie kontroli, każde zabezpieczenie ewentualnie na tych aktywach, najcenniejszych aktywach, wymagałoby zgody referendalnej. Proszę Państwa, nie ma na to szans, żeby nastąpiła zmiana w konstytucji, bo tam trzeba 2/3 głosów. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma ledwie co większość bezwzględną, więc takiej szansy i przy tym upolitycznieniu nie ma, więc jedyną szansą, ażeby z tych bogactw naturalnych moglibyśmy skorzystać my, a właściwie to pokolenie, które ja reprezentuję, 70 na karku, my już nie mamy szans, bo gdyby nawet naród polski mógł w jakiś sposób przejąć natychmiast kontrolę nad tymi zasobami, to efekty dopiero dla każdego obywatela byłyby po około 20 czy 30 latach. Ale tak jak powiedziała pani Jadwiga Łopata, proszę Państwa, bez wolności, bez własności nie ma wolności. Jeśli myśmy przez te 30 lat utracili poprzez wywłaszczenia nas z banków, najlepszych przedsiębiorstw, sieci handlowych około 8 bilionów złotych, to jeśli tutaj mamy, proszę Państwa, 500 bilionów złotych, to co nas wywłaszczono dotychczas, to jest kropla w morzu. To, co nas dopiero nas wywłaszczą, to dopiero nas czeka. A oni mają taką politykę, proszę Państwa, czy oni zmiany w prawie górniczym i geologicznym przeprowadzają systematycznie od 30 lat, żeby nikt się nie, to są zmiany bardzo istotne, ale bardzo minimalne. Naprawdę trzeba się umieć wczytać w każdą nowelizację prawa, bo oni sobie w ten sposób przygotowują środowisko prawne, które zdecydowanie zapewni obcym koncernom kontrolę nad naszymi zasobami. Proszę Państwa, tak tylko dodam jeszcze, jaki jest cynizm tej władzy. Proszę Państwa, ja przez 15 lat byłem naprawdę, aż mi wstyd dzisiaj, takim zagorzałem zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu wierzyłem w to, co mówi Jarosław Kaczyński, wierzyłem w to, co mówią inni posłowie, bo widziałem, co robi SLD, co robi PSL, co robi Platforma Obywatelska. Proszę Państwa, po pół roku się zorientowałem, bo ja tylko dam taki przykład. Ja to powtarzam na każdym spotkaniu, ale to chcę, żeby to wybrzmiało w odpowiedni sposób. Na pół roku przed wyborami w 2015 roku, po to, żeby zdobyć poparcie polityczne Prawo i Sprawiedliwość, to pan Jarosław Kaczyński, pani Beata Szydło, pan Krzysztof Tchórzewski i pan Grzegorz Tobiszowski byli na kopalni Ruda, która miała być przez PO, bo to jeszcze był za rządów PO, miała być zamknięta, to powiedzieli: górnicy, szanowni górnicy, jeśli wy nam zaufacie, jeśli my przejmiemy władzę, to Platforma Obywatelska, która chce przeznaczyć 2,5 miliarda złotych na pomoc publiczną dla zamykania tych kopalń, to my pieniądze przekażemy na budowę nowych miejsc pracy w górnictwie. Proszę Państwa, jeśli my dojdziemy do władzy, jeśli nam zaufacie, to my import węgla z Rosji, a na tamte czasy to 8 milionów dolarów, to my go zlikwidujemy po to, żeby mogły polskie kopalnie wydobywać węgiel, żeby te kopalnie były rentowne. Proszę Państwa, co się stało?
Prawo i Sprawiedliwość zaraz po przejęciu władzy nie tylko 2,5 miliarda, ale przeznaczyła 13 miliardów na likwidację polskiego górnictwa. Nie tylko zablokowała import z Rosji, ale import się zwiększył z 8 do 20 milionów, dobijając polskie górnictwo. Proszę Państwa, to trzeba być naprawdę cynicznym do samego końca, żeby tak publicznie złożyć takie deklaracje i później robić coś całkowicie odwrotnego. A zaraz powiem dlaczego. Proszę Państwa, bo węgiel kamienny i węgiel brunatny, którego w Polsce jest tyle, on przy tych nowych technologiach podziemnego zgazowania węgla, to jest potencjał, który może wytworzyć biliony złotych. I ja za chwilę wam pokażę taką kalkulację. Ale następny cynizm, proszę Państwa, bo przecież my żyjemy w społeczeństwie obywatelskim. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość była w opozycji i miała pretensje do PO i PSL, które rządziło, że zablokowało im dostęp do mediów masowego przekazu, to powiedziało wprost: bezradny jest naród, bezradne jest społeczeństwo. I powiedział pan profesor Kaczyński tak, że jeśli my dojdziemy do władzy, to my utworzymy jeden kanał telewizji, że będzie jeden kanał będzie dla władzy, a drugi będzie dla opozycji. Spróbujcie dzisiaj się przebić z jakimiś patriotycznymi propozycjami, z inicjatywami obywatelskimi do mediów masowego przekazu. Nie ma szans, bo co by się stało? Jedynie czego oni się boją, to oni się boją świadomości społecznej. Gdyby dzisiaj każdy z Polaków był tylko po części tak uświadomiony, jeśli chodzi o te nasze bogactwa, jak tutaj szereg osób, które się tym zajmuje, na pewno by nie pozwolili tak łatwo z tych bogactw zrezygnować. Proszę Państwa, jeszcze jeden tylko tam przykład cynizmu. Największe złoża miedzi. 800 milionów ton rud miedzi, w tym jest 11 milionów czystej miedzi, 350 tysięcy ton srebra jest w Nowej Soli. To już ja o tym będę dalej mówił, bo ja tylko mówię, na co jest przyznana to koncesja. Tematyka jest, proszę Państwa, bardzo skomplikowana i bardzo trudna. I trudno też zrozumieć to, ale staram się jakby Państwu też pokazać skalę problemu, przed którym stoją osoby, które chciałyby przekazać tą wiedzę i jak najszerszą, jak najlepiej przekazać tą wiedzę. Ale to pan Kaczyński był w Nowej Soli, bo już wtedy było wiadomo, że koncesję ma dostać spółka kanadyjska i tam były pewne nieprawidłowości. Z braku czasu nie będę ich omawiał, ale pan Kaczyński był w Nowej Soli przed wyborami 25 października 2015 roku, które się odbyły, i powiedział: szanowni państwo, jeśli wy nam zaufacie, to my odbierzemy tą koncesję Kanadyjczykom. Wiecie państwo, co zrobili w zeszłym roku? Złamali prawo i przyznali koncesję, złamali prawo, nagięli prawo do tyłu. Nie będę tego tutaj dużo mało. To ja tylko chcę pokazać, że elity polskie, wszystkie po kolei, które rządziły Polską, nie bronią Polski i Afganistanu. Jeszcze raz przypomnę, że każdy prezydent, każdy premier, każdy minister, obejmując urząd, czy to prezydenta, premiera, czy ministra, uroczyście ślubował, że dochowa wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej, a dobro ojczyzny i Polaków będzie dla nich największym nakazem. Wiele, prawie wszyscy w nich jeszcze mówili: tak mi dopomóż Bóg. Skutek jest jaki? Wywłaszczani jesteśmy po kolei z najcenniejszych aktywów. Wywłaszczą nas do gołej ziemi. Zostaniemy narodem bez własności. Naród bez własności to nie ma państwa. Nie ma państwa polskiego. Proszę Państwa, jeśli się ma zasoby naturalne, to jeszcze trzeba mieć odpowiednie technologie. Bo cóż z tego, że mamy zasoby naturalne, które drzemią na przykład 3000, 4000 kilometrów pod ziemią. Dotychczasowe metody wydobycia
to są metody głębinowe, metody odkrywkowe, one, nawet gdybyśmy tam mieli diamenty na głębokości 5000 kilometrów, to my tam ich, one są, ale nie możemy ich wydobyć. Proszę Państwa, technika idzie tak do przodu, że dzisiaj podziemne zgazowanie węgla to jest to, co my możemy wykorzystać z węgla. Możemy zgazować węgiel pod ziemią o wiele taniej niż wydobywając go metodą tradycyjną. Z tego możemy mieć wodór. Wodór to jest paliwo przyszłości. No proszę Państwa, bogactwo nieprzeciętne. Ja tu zrobiłem analizę wrażliwości, pokazując, że gdyby zakładając, że to co mówił dwukrotny były geolog kraju, a główny geolog kraju ma najlepsze informacje, co my w Polsce posiadamy. Tym głównym geologiem kraju był profesor Orion Jędrysek. Ja z nim kilkakrotnie na ten temat też rozmawiałem i powiedział w ten sposób, że my dzisiaj węgla udokumentowanego mamy 60 miliardów, ale przy zastosowaniu odpowiednich technologii my go mamy 10 razy więcej, co znaczy, że węgla prawdopodobnie mamy nie 60 miliardów udokumentowanego przez ostatnie lata, a to, co jest, bo dokumentowało się tylko do tej głębokości, gdzie było możliwe techniczne i operacyjne, efektywne, ekonomiczne wydobycie, czyli do 1200 metrów. A my tego węgla poniżej 1200 metrów mamy 10 razy więcej. Gdybyśmy go zgazowali, to proszę Państwa, z tego węgla przychody byśmy mogli uzyskać nawet rzędu 500, samego węgla, 500 bilionów złotych. Czy Państwo sobie to wyobrażacie? Że roczna produkcja naszego kraju to jest 2,3 biliona złotych. A my mamy w węglu 500 bilionów. A teraz, co z tytanem w przesmyku suwalskim? A co z gazem łupkowym? A co z ropą, która leży? A co z pierwiastkami ziem rzadkich? Proszę Państwa, tutaj to jest raport Polski Instytut Górniczy, Polski Geologiczny, Polski Instytut Badawczy. Proszę Państwa, w zeszłym roku byłem na Komisji Energetyki i Skarbu Państwa, gdzie zatwierdzano ten raport. Ja oficjalnie powiedziałem, że agencje czy rząd okłamuje polskie społeczeństwo. Te dane, które tutaj są, to są dziesięciokrotnie zaniżone. One nie uwzględniają, specjalnie nie bada się, co my mamy poniżej, po to, żeby nie musieli tego tutaj dokumentować, ale oni o tym doskonale wiedzą. Dlatego też, proszę Państwa, jedynym sposobem, ażeby nie dać się wywłaszczyć z tego, co najcenniejsze, nie dla większości z nas, ale dla naszych dzieci, dla naszych wnuków i po to, żeby Polska trwała, bo bez własności nie ma suwerenności, bez własności nie ma wolności, bez własności nie ma państwa. I proszę Państwa, jedynym sposobem jest uwłaszczenie polskiego społeczeństwa. Ci być może tutaj, którzy tutaj są, to może pamiętają, że w latach 90. na samym początku, gdy była ogłoszona ta prywatyzacja, to żeby przekupić część społeczeństwa, bo przekupienie to jest jedna z głównych teraz metod. Dzisiaj przekupuje się lekarzy, przekupuje się górników. Te opcje, te środowiska, które jeszcze mają największą siłę polityczną, to się ich przekupuje po to, żeby zwyciężać tu w wyborach. Proszę Państwa, ten cały rozwój Polski, który widzimy w tej chwili, to przez te 30 lat, to jest tylko i wynikiem, bośmy wyprzedali majątku za 10 bilionów złotych iśmy się zadłużyli na 6 bilionów złotych, bo dzisiaj dług publiczny 30 lat temu wynosił, dług wielka wynosił około 40 miliardów, a dzisiaj dług publiczny oficjalny jest 1,5 biliona złotych. No proszę Państwa, jeśli któryś z Was weźmie sobie kredyt i się zadłuży, ale nie ma zdolności później oddania tego kredytu, no to sąsiad powie, no jak to się pięknie wszystko rozwija, tylko proszę Państwa, to nie jest nasze, bo jeśli coś powstaje z długu, a nie z wytworzonej wartości, nie z pracy, no to jest wcześniej czy później Polska zbankrutuje i zapłacą za to podatnicy, zapłacimy za to my. Ja już nie będę tutaj się odnosił do tej polityki monetarnej, bo polityka monetarna, o tym wspomniał tutaj pan
Lewicki, gdyby była odpowiednio prowadzona polityka monetarna, my byśmy się nie musieli zadłużać. My byśmy całą tą infrastrukturę, która się w tej chwili buduje, budować z własnej emisji pieniądza. Zaatakowano nas na wszystkich możliwych frontach. Na wszystkich. Na zdrowiu, na za chwilę zbankrutują małe i średnie przedsiębiorstwa i tak dalej. Więc jedynym ratunkiem jest właśnie zryw polskiego społeczeństwa i po to, żeby powiedział zdecydowane nie, ale proszę Państwa, nas tu jest być może dzisiaj 200. Jak występowałem w telewizji, czy to w Realu 24, czy to w mediach narodowych, czy u pana Zagórskiego, to ciągle jest oglądalność, jest zawsze te 20, 30, 40 tysięcy, ale to jest ta sama grupa ludzi. To jest ta sama grupa ludzi. Czyli generalnie nie poszerza się wiedza o tych naszych tu zasobach. Ja myślę, że Polacy są nieświadomi, może Polacy by nie chcieli, bo gdyby się pojawił lider, to jak to powiedział pan Julian. Pan Julian powiedział, if I would a president, I will do all the best to produce Polish vegetables, Polish foods, to ensure the Polish demand. Czyli zaspokoić polski popyt. Proszę Państwa, gdybym ja był premierem, a nie mam do tego kwalifikacji, ale gdybym był, znaczy z intencji woli i z tej wiedzy, którą mam, to bym spowodował, że od natychmiast ruszyłyby cały przemysł wydobywczy. Powołałbym międzynarodowy koncert wydobywczy, który by wydobywał wszystko to, co jest w polskiej ziemi. Nie tylko bym go wydobywał, ale przerabiałbym go w finalne produkty, żeby zwiększyć wartość marży na tym wszystkim i uwłaszczyłbym polskie społeczeństwo na tych zasobach. Dałbym Polakom, ponieważ to byłyby przedsiębiorstwa wysoce rentowne, dałbym tym Polakom wysoką pensję i nikt z Polaków nie musiałby wyjeżdżać za granicę po to, żeby szukać tam pracy. Te 15 euro czy 20 euro za godzinę mogliby zarabiać tutaj. Polska przez jedne pokolenie mogłaby się stać naprawdę bardzo bogatym krajem. Ale teraz przejdźmy do, jakie mamy teraz możliwości. Więc proszę Państwa, opracowałem na wzór tych narodowych funduszy, bo jakby straciłem wątek, ale były kiedyś, kto pamięta, były narodowe fundusze inwestycyjne. Czyli państwo w jakiś sposób, chciałbym powiedzieć, jest 500 przedsiębiorstw najlepszych, które weszły do narodowych funduszy inwestycyjnych, którymi zarządzały obce firmy zarządzające, oczywiście to wszystko splajtowało, to wszystko okradli nas tych, to weszło 500 firm, to wszystko splajtowało, ale dano akcję uwłaszczającą, może nie akcję, tylko bond taki uwłaszczający, obligację taką uwłaszczającą za 20 zł. I oczywiście ktoś to sprzedał, to poszło marnotrawstwo. Proszę Państwa, więc, ale ja tylko na tej obligacji uwłaszczającej chciałem pokazać, że przecież jeśli była dobra wola rządu uwłaszczenia polskiego społeczeństwa na majątku przedsiębiorstw, a przecież majątek, zasoby naturalne, woda, lasy to jest nasze, to można by to tak samo już zrobić, bo ja tylko chciałem powiedzieć, że nie trzeba wyważać otwartych drzwi, że prawo jest już jakby przygotowane do tego, że można by to zastosować. Więc opracowałem taką akcję uwłaszczającą. Proszę Państwa, taki wzór sobie zrobiłem. Akcja uwłaszczająca. Na przykład uwłaszczam pana zacnego Huberta akcją uwłaszczającą. Oczywiście tam się powołuje też na artykuły Konstytucji, mam mało czasu też, ja nie będę tego tu wyjaśniał, ale każdy obywatel w oparciu o pierwszy artykuł Konstytucji, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wszystkich Polaków, w obliczu zagrożenia, że ten majątek każdego obywatela może być przedmiotem przejęcia nad nim kontroli przez obce kapitały, gdyby taka akcja wyszła i proszę Państwa, taka akcja, na czym by polegała różnica między obligacją uwłaszczającą? Ta obligacja była możliwość przedmiotem obrotu, czyli ktoś mógł ją kupić i ktoś ją mógł sprzedać. A na tym to polega tutaj różnica,
że akcja uwłaszczająca, każdy nowo narodzony Polak dostałby akcję uwłaszczającą i nie byłoby możliwości sprzedaży tej akcji. Czyli nie byłoby możliwości, że obcy kapitał, nawet gdyby zapłacił 1 000 000 złotych za tą akcję, nie byłoby możliwości tego sprzedania. Czyli automatycznie polskie społeczeństwo i ta akcja by jakby była aktywna od momentu narodzin do momentu zgonu i co roku byłaby emisja, już technicznie nie będę tego omawiał, bo jakby ktoś był zainteresowany tym, to mogę dać więcej szczegółów. Ale proszę Państwa, i teraz zrobiłem arkusz kalkulacyjny. Arkusz kalkulacyjny na bazie właśnie tej informacji rządowej. Proszę Państwa, ja Państwu tylko pokażę pozycja pierwsza. No proszę tam przejść na ten. Tutaj, żeby pan przeszedł na to. Proszę Państwa, tutaj w tej książce. Ja tylko Państwu tak pokażę, jakie oszustwo takie jawne jest tutaj, bo nawet ostatnie wyniki instytucji międzynarodowych odnośnie gazu łupkowego. Bo pamiętacie, przez 5 lat wstecz ileś była wielka, powiedzmy, prosperita we władzach PO, bo my mamy gaz łupkowy, mamy potężne ilości i to będzie przedmiotem bogacenia się Polaków. My będziemy odkładać z wydobycia na fundusze emerytalne i tak dalej, także że zapewnią nam to wysokie emerytury. Ale tu wam tylko pokażę na przykładzie gazu ziemnego, że tu jest, w tym raporcie jest 298 miliardów metrów sześciennych, a ostatnie wyniki amerykańskich firm, to jest 300 miliardów, a ostatnie wyniki firm amerykańskich, którzy tutaj dostali koncesję, którzy tu badali, mówią, że prawdopodobnie mamy 5 bilionów metrów sześciennych, czyli 300 milionów, to jest około 15 razy mamy tego więcej. A w złożu węgla kamiennego i złożu węgla brunatnego mamy następne 200 bilionów. 200 bilionów mamy gazu, proszę Państwa, 200 bilionów gazu mamy, gdybyśmy efektywnie przeszli do zgazowania węgla kamiennego i węgla brunatnego. Ale proszę Państwa, co ja zrobiłem? Powiedzmy, mamy taką ilość gazu udokumentowaną. Spojrzałem, jaka jest cena na dzień dzisiejszy gazu na rynkach światowych. Przemnożyłem te ilości razy tą cenę. Miałem jakąś tam sumę, jaka jest wartość tego surowca. Tak zrobiłem z każdym następnym surowców, z tych surowców. Podsumowałem to, podzieliłem przez 45 milionów złotych. No i co mi, proszę Państwa, wyszło? Wyszło mi, że na jednego obywatela 4,5 miliona złotych. No proszę Państwa, taka kalkulacja prosta, 4,5 miliona złotych na obywatela. Proszę Państwa, tylko że to tutaj, ja bazowałem na tym, a tutaj nie są uwzględnione pierwiastki ziem rzadkich, tu jest tylko to, co jest udokumentowane. A my mamy zasoby tak zwane perspektywiczne i zasoby prognostyczne, że tego mamy 10 razy więcej niż tu jest. Także ta akcja nie jest tu 4,5 miliona, tylko jest 20 albo 30 milionów. Tylko co ja robię? Ja nie chcę się złapać, żeby ktoś z rządu mi powiedział, że jestem populistą, że ja wolę zaniżyć te wszystkie wyniki, bo one i są tak już powinny przemawiać do polskiego społeczeństwa. 5 bilionów na jednego obywatela, no chciałbyście to mieć? Ja obliczyłem tak skromnie. Proszę Państwa, każdy za życia powinien raz, żeby pracował w tym przedsiębiorstwie i zarabiałby, miałby pewność pracy, zarabiałby duże pieniądze, ale tylko dywidendę. Tylko zysków za życia każdy powinien dostać 1 000 000 złotych. Proszę Państwa, każdemu za życia z Was za 1 000 000 złotych to mam piękną działkę, mam piękny dom parterowy. Każdego z Was w najbliższym czasie, jeśli my się nie przebudzimy, okradną z domu, który możecie mieć. Do kości. Tu jest bez, tu nie ma litości żadnej. Nie? I tego, czego się oni boją, to tylko świadomości społecznej. Także my tylko zbiorową akcją
przekazywaniem tej informacji, wywieraniem nacisku na rząd. My możemy to zrobić, za chwilę będzie pan Zięba też, który na pewno będzie mówił o wirze. Dlatego my też występujemy z wirem. Wir, to czyli weto, inicjatywa obywatelska i referendum. Proszę Państwa, tutaj musi się sprawa rozstrzygnąć w referendum. Wir, weto, co chcemy zawetować? Chcemy zawetować wszystkie wydane w okresie teraz tej transformacji, czyli od 90 roku do dnia dzisiejszego. Wszystkie wydane koncesje obcym kapitałom na poszukiwanie i rozpoznanie złoża i koncesje na wydobycie. Ponieważ te koncesje zostały wydane bez uzgodnienia z właścicielem, bo taka decyzja o wydania, jak to jest nasz majątek, wydania obcemu kapitałowi koncesji bez naszej zgody, to jest bezprawie. To, że myśmy mamy władzę przedstawicielską, to, że oni nas reprezentują, tylko jak oni nas reprezentują, przekroczyli swoje uprawnienia, więc my musimy zawetować te wszystkie koncesje, odebrać te koncesje obcym kapitałom. Proszę Państwa, nic by się nie stało. Te firmy, które tutaj do nas przyszły, otrzymały te koncesje, zainwestowały na przykład to, co się działo na miedzi w Nowej Soli, gdzie tam jest te 11 milionów ton najbogatsze złoża miedzi, srebra, pierwiastków ziem rzadkich, złota, srebra, platyny, bo to już o tych pierwiastkach śladowych ja już nie mówię. Proszę Państwa, oni mówią, że oni tam wydali 360 milionów złotych na poszukiwanie, na udokumentowanie tego złoża. Proszę Państwa, żeby nie zarzucił ktoś obcy kapitał, że my jesteśmy rewolucjoniści, że my tutaj dążymy do upaństwowienia, powiedzmy, tego wszystkiego, zwróćmy im te 400 milionów. Ale zwrócimy 400 milionów, będziemy dobrze postrzegani przez organizacje międzynarodowe, przez świat. Nikt nam nie zarzuci, że tutaj to jest jakaś rewolucja, ale my zyskamy biliony na tym. Więc tu jest weto, zawetować te wszystkie ustawy, mamy prawo zawetować te koncesje, które zostały wydane. Dwa, inicjatywa obywatelska. Inicjatywa obywatelska to jest właśnie uwłaszczenie, ponieważ nie ma innej możliwości, uwłaszczenie Polaków na tych zasobach. I trzecie, referendum. Teraz, żeby uwłaszczyć polskie społeczeństwo, no to tylko możemy to zrobić w formie referendalnej. Teraz mamy artykuł 125 Konstytucji, że i mamy ustawę o referendum, artykuł 63, który mówi, artykuł 63, żeby pytanie referendalne doszło do, było wiążące, to trzeba zebrać, proszę Państwa, 500 tysięcy głosów. Ile było prób już, że były inicjatywy obywatelskie, że zebrano 100 tysięcy, 200 tysięcy. Janusz, ty pamiętasz, jakie były największe, powiedzmy, podpisy pod około miliona. Około miliona. I proszę Państwa, skończyło się niczym. Ale proszę Państwa, jest takie prawo, że gdybyśmy się udało powołać komitet taki referendalny, bo to jest cała procedura, potem zgodę trzeba mieć marszałka Sejmu i tak dalej, i zebrać te 500 tysięcy podpisów po to, że chcemy przeprowadzić referendum w sprawie, ale ja zaraz panu oddam głos. Proszę Państwa, i taką inicjatywę musimy podjąć, jeśli chcemy jeszcze nie być tylko siłą roboczą, czy chłopem parścienianym, czy siłą najemczą, bez majątku, to my to musimy takie zadanie podjąć. I właściwie, ile jeszcze mi zostało, bo nie wiem, jak tam z czasem. Ale chwileczkę chciałbym jakby żeby była teraz dyskusja, bo tematów jest wiele. Ja bym mógł pokazać, to proszę Państwa, jeszcze tak dodam tylko. Jakie są technologie? Technologia biougowania. Biougowanie polega na tym, ja może tutaj przeczytam tą definicję. Polecam taki świetny filmik, nie wyprodukowany przeze mnie i przez OKO.PZPN, tylko przez jakąś instytucję zachodnią, to w języku angielskim, który pokazuje, jak dzisiaj technika poszła do przodu i jak, proszę Państwa, miedź, która zalega 2-3 tysiące kilometrów, nie musi się metrów pod ziemią, nie trzeba tam schodzić, tylko z góry się robi otwory,
wpuszcza się odpowiednie roztwory, bakterie. Te bakterie rozpuszczają te rudy miedzi do roztworu. Ten roztwór się pompuje na górę i z powrotem się go wytrąca w postaci miedzi. No to wydaje się to abstrakcyjne, ale to jest ktoś, jakby sobie wpisał biołgowanie, na czym polega, no to ma odpowiedź. Dlatego, proszę Państwa, w tej Nowi Soli rok temu została przyznana ta koncesja tej firmie kanadyjskiej Miedzi Cooper Corporation. Oni mówią, że ta inwestycja ma kosztować 15 miliardów złotych i oni już tak przebąkują już, że my mamy nowe technologie, my zakład przeróbczy zrobimy tam na dole, ale co oznacza? Proszę Państwa, żeby wydobyć tą miedź, jak wydobywa KGHM, to zawartość miedzi w rudzie jest, to jest super bruda, jak ma 3%. Czyli my, żeby wydobyć 3 kg miedzi, to musimy wydobyć 100 kg skały, która jest bezużyteczna. A my jak tą metodę zastosujemy, to my nie wydobywamy tej skały już, tylko wydobywamy samą tą esencję. Więc proszę Państwa, technika idzie tak do przodu, że i oni, polski rząd co w tej chwili robi, to w tej chwili, proszę Państwa, w temacie ład, nowy ład, buduje infrastrukturę. On ma czas na zgazowanie węgla, on ma czas na biołgowanie, on buduje całą infrastrukturę, czyli centralny port komunikacyjny, kilkadziesiąt miliardów złotych. To wszystko poniesie polski podatnik, a korzystał z tego będzie przyszły właściciel tych zasobów. Na tym polega teraz ta różnica, że mówi się o tym Nowym Ładzie. Proszę Państwa, buduje się kanał Śląski, buduje się 100 obwodnic, będzie się budować 100 obwodnic wokół miast, buduje się rozbudowa portu centralnego Gdynia, buduje się elektrownię atomową, buduje się wiatraki na morzu, buduje się port w Szczecinie, buduje się drugie nabrzeże portu LNG w Świnoujściu, polimery w Dolnej Odrze. Proszę Państwa, gdyby popatrzeć na te inwestycje, które teraz będą z przeciętnych Polaków, bym powiedział, jaki my mamy wspaniały rząd. Przecież buduje się totalnie... No tylko to nie dla nas, proszę Państwa. To my będziemy tylko... Nas nie będzie stać, żeby dostać się na centralny port komunikacyjny. To będzie wszystko najlepszej klasy drogi. Buduje się sieć szybkiego ruchu kolejowego, buduje się autostrady, drogi szybkiego ruchu. Z centralnego portu w Łodzi będzie, tak jak szprychy koła, będzie do każdego miasta. Dlaczego? Bo w każdym kraju, nie ma gminy, w każdym kraju, w każdym zakątku Polski są zasoby naturalne. I oni sobie muszą, żeby to skorzystać z tego, to sobie muszą przygotować strukturę techniczną do wydobycia i do przetransformowania i do wyeksportowania tego tu na zewnątrz. Proszę Państwa, te gazociągi, gaz system teraz, budujemy Baltic Pipe, to jest jakby rurociąg importowy, bo importujemy przecież LNG ze Stanów Zjednoczonych i mamy niedługo importować gaz Norwegii. Proszę Państwa, to jest jedna wielka ściema. Ten całe gazociągi, które dzisiaj budujemy pod pretekstem importu gazu, to jest tylko po to, bo tego gazu mamy tyle, że wystarczy dla całej Europy, dla całego Trójmorza. Budujemy interkonektory z każdym krajem połączenia. Proszę Państwa, taka jest, proszę Państwa, prawda. I tą prawdę musimy głosić, przekazywać jeden od drugiego. No i po prostu robić wszystko, żeby ta informacja rozszerzała się jak najszerzej. No ta inicjatywa tutaj Janusza Zagórskiego, te wolne wybory, proszę Państwa, gdyby to się udało, te wolne wybory, to byłaby taka próba państwa jakby bis, ale to byłoby pokazanie tej możliwości, tej siły, że to już jest społeczeństwo. Zagłosujmy nawet w tych wolnych wyborach. Tak, chcemy referendum. Chcemy, mamy takie inicjatywy, jesteśmy za tymi inicjatywami. A druga sprawa, czy potrafimy teraz zmusić polski rząd, żeby przestał służyć obcym i zaczął służyć nam. Już nie mówiąc o tym, że myśmy powinni w trybie pilnym powołać obywatelską komisję śledczą i rozliczyć wszystkich po kolei.
wywłaszczyć ich. Oni muszą odpowiedzieć, powinni odpowiedzieć przed narodem. Odpowiedzialność karna, odpowiedzialność cywilna, konfiskata majątku, konfiskata praw obywatelskich i tak dalej. Proszę Państwa, bo taką krzywdę zrobili polskiemu narodowi.